Powiedz mi, jaki był twój wkład w formę brata? No ciężko powiedzieć, żebym ja go tutaj szkolił, bo wiadomo, że ja nie jestem fighterem i tak naprawdę przygoda ze sportami walki dopiero mi się gdzieś tam zaczęła, więc nie mogę w żaden sposób mu mówić, co ma robić. On do tego ma swoich trenerów, bardzo dobrych trenerów i tyle. Ja czasami gdzieś tam posłużyłem trochę za worek treningowy i tyle. No i oczywiście na pewno wsparcie takie mentalne jak najbardziej okazuje. Myślę, że gdzieś tam też jestem bogatszy o to doświadczenie, jak to jest w tej klatce, więc tutaj oczywiście staram się go nastawić i mu, że tak powiem, wytłumaczyć, czego się spodziewać, jak generalnie gdzieś tam sobie poradzić z tą psychiką, bo wiadomo, że tak naprawdę myślę, że za pierwszym razem wchodząc do klatki jest zupełnie inaczej niż sobie człowiek to wyobraża i wszystkie plany, które ma w głowie, nie do końca się realizują. Tak jakby się chciało. Głowa jest ważna. Głowa jest oczywiście bardzo ważna. Mówię, to zupełnie co innego jest na treningu, co innego jest jak tam ta klatka się zamyka. No nie wiem jak to jest w innych sportach walki, ale tutaj na pewno to zamknięcie, że jak powiem odcięcie od świata robi wrażenie. Poczułeś to pół roku temu. Tak, tak. Jak dokładnie. Twoje wrażenia w ogóle po tamtej pierwszej walce? No powiem szczerze, że mi się bardzo podobało. Taka adrenalina, jaką tam przeżyłem, to myślę, że mi się chyba jeszcze nie zdarzyła. A próbowałem najróżniejszych sportów. Wiadomo, że w kulturystyce jest zupełnie inne doświadczenie. Wiadomo, że ja to kocham. Startowałem, czy tam startuję całe życie w kulturystyce, trenuję na siłowni całe życie, więc to jest moja, że tak powiem, taka pierwsza, największa miłość. Ale wiadomo, że nie ma tutaj takiej właśnie adrenaliny, jak w tych sportach walki, więc to jest dla mnie coś nowego, a wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że ja lubię podejmować najróżniejsze, tak powiem, wyzwania i sprawdzać się na różnych, że tak powiem, polach. Także podobało mi się naprawdę, naprawdę bardzo. Także no mam nadzieję, że jeszcze mi się kiedyś uda wejść do... No właśnie, chciałem cię o to zapytać. Są plany? No powiem szczerze, że chciałbym jeszcze spróbować, tym bardziej, że czuję dziś jakiś taki niedosyt, że jednak może nie poszło tak do końca, jakbym chciał. No wiadomo, każdy by chciał wygrać, tak, dokładnie. No niestety nie. Ale pokazałeś siłę walki i to, wiesz, bardzo ładnie wyglądało. To... Tak, znaczy ja mówię, nie mam do siebie tam jakichś zastrzeżeń, bo wiem, że co mogłem, to zrobiłem. Krystian się okazał lepszy, no i wiadomo, chylę czoła przed zwycięzcą. Też ciężko trenował, też wszystko robił, co mógł. No wygrał lepszy, wiadomo. Co nie znaczy oczywiście, że nie chciałbym kiedyś gdzieś tam spróbować. Tak, jeszcze raz. Okej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.